Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy 21 dzień zimy i dzisiaj, z tego co widzę, tak na dobrą sprawę, nic się ciekawego nie wydarzy. Nie możemy iść ani do kopalni, ani nic. Duchy są rozczarowane. Także, słuchajcie, wydaje... O, pumpkin pie'a możemy już ubiec. Pięknie, pięknie, pięknie. Moi drodzy, zważywszy, że dzisiaj się zresetowało wszystko, to najprawdopodobniej pójdziemy po prostu wieśniakom wszystko porobić. O Jezu. Sorry. Mamy też zadanie dla Robin na 10 piece of hardwood, więc myślę, że to na pewno sobie dzisiaj zrobimy, bo to możemy zrobić. Dodatkowo też porozdajemy dzisiaj... czekajcie, 10 sztuk sobie od razu wezmę. Dodatkowo też oczywiście porozdajemy dzisiaj prezenty. Na pewno wezmę w końcu salmona i zrobimy salmon dinner. Tak, wiem, to po angielsku jest salmon. Nie wiem. Dobra, ale to zrobimy. O, i dostanę nawet achievementa odnośnie gotowania. Także całkiem spoko. Czekajcie, jest Alex, jest. Więc dla niego będziemy mieli ten lepszy prezencik. Dodatkowo, poczekajcie, bierzemy prezent dla George'a, dla Krobusa, bo to są te rzeczy, które mniej więcej pamiętam. Nie mam niestety pomgrenade'ów, ale tak, kokosy. Teraz pytanie, dla kogo kokosy były dobre? Na pewno Linus je lubił i chyba sam, jeśli mnie pamięć nie myli. Chyba, że on... A nie, czekajcie, on lubił cactus fruit. Pizza. Czy mogę zrobić pizzę? Ewentualnie, czy mamy pizzę? Nie posiadam niestety. Niedobrze. Ale czekajcie, w przypadku tu będziemy potrzebować... A, słuchajcie, my nie mamy mąki. To kaplica. Dobra, ale to weźmiemy dla Piera, to weźmiemy dla Demetriusa. Na pewno Dish of the Sea to było dla... no wiecie kogo. Sami wiecie kogo. Myślę też, że zrobimy ewentualnie sashimi, sashimi. Dla Sebastiana. Kto tam jeszcze jest? Jody. No kurczę, słuchajcie, nie mamy tej mąki. To jest kaplica. Summer Spangle na pewno. Poppy na pewno. Sunflower. Kto tam jeszcze jest? Czekajcie. Caroline, Emily. Survival Burger jest dla Emily, proszę bardzo. Dobra, to czekajcie. Ja go sobie od razu tutaj wezmę, żeby był. Dziękuję. Zrobimy oczywiście też pumpkin pie'a dla wiecie kogo. Tylko, że nie zrobimy, bo nie mamy mąki. Jesus. To kaplica. Kaplica. Maru. Cheese Diamond. Strawberry. To czekajcie, to sobie oczywiście zrobimy, bo truskawkę standardową ma. Weźmiemy kokonat. Nie weźmiemy kokonata. O, to się dzisiaj pogubimy. Ja się dzisiaj pogubię. Nie wiem, jakiś jest taki dzień, że się pogubię bardzo. Ale czekajcie, Farmer's Lunch. To zrobimy w ten sposób. To był omlet i to będzie tutaj. To będzie dla Marni. Kurde, pogubię się jak nic. Czekajcie, może zrobimy to w ten sposób. Na razie wezmę to, co pamiętam dobrze, że na pewno takie dane osobniki to lubią. Tego jestem w 100% pewny, że tak jest. Evelyn chyba lubiła buraki i to jest też ta rzecz, którą muszę jej dać, ponieważ skończyły nam się... Tak, chyba że mam tulipany, ale no właśnie, tulipanów niestety nie mamy. Czekajcie, jeszcze co lubiła młoda Jazz? Pink Cake, Fairy Rose i Plum Pudding. Śliwki w sumie mam, więc zobaczę, czy będę mógł zrobić. Na pewno jeszcze jest grape dla młodego. Czy mogę w ogóle zrobić? Mam w ogóle Plum Pudding? Mam dziwne wrażenie, że chyba nie posiadam tej receptury. No i słuchajcie, nie chyba, tylko na pewno je nie posiadam. God damn it. Musimy w ogóle... Słuchajcie, idźcie do sklepu i kupić ewidentnie mąkę, bo będzie problem. Dobra, teraz tak. Dla Gasa niestety nie mamy pomarańczy, więc Diamond, Fish Taco, Orange, Esgarot. Esgaroty chyba będę mógł zrobić, bo mamy na to recepturę. Nie mamy czosnku. No to pięknie. Pięknie. Brawo ja. Dobra, wiecie co? Coś wykombinujemy. Na razie może zanieśmy też wszystkie te prezenty, które mamy.
i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie później. Tak będzie chyba najlepiej. Mamy też kawę, więc kawę standardowo damy też temu. Na pewno będę potrzebować... Aha, dwa razy goat cheese, świetnie. Wszystko mi się niestety, słuchajcie, na złote poogarniało i się zrobiło to, co się zrobiło. Kurczę, o, czekajcie, sweet gamberry, nice. Ja myślę, że od razu sobie zasadzimy i miło by było, gdyby udało mi się ogarnąć dwa nasiona. Nie pogniewałbym się, także proszę bardzo. Miałem włożyć, czekajcie, jeszcze włożymy trochę starfrutów i myślę, że te starfruty to ewentualnie posadzę tam, gdzie jest miejsce w szklarni. Aj, się zdupiło wszystko. Dobra, ale pójdziemy jeszcze dzisiaj też do cyganki na pewno, to tego jestem pewny. Czekajcie, wiecie co, właściwie to przerobię może wszystkie. Tylko zaraz, jeszcze może zróbmy tak, bo mam jeszcze ametyst, mam... Kurczę, diamentów to wiecie co, nie będę raczej sprzedawać, bo one są cholernie drogie, a... Oni tutaj nie są, niektórzy warci tego, żeby im to dać. Ale na przykład, dla Maru, czekajcie, dla Maru wziąłem Linus Willy. Tu mam dynię, dla Marni mamy Farmer's Luncha, dla George'a mamy Lika, dla Pam nie mam nic. Demetrius to on lubił lody, Robin goat cheese. Abigail też lubi, ale to mamy dla niej akurat tego. La Harveya to oczywiście kawa, do czarodzieja myślę, że możemy pójść, bo w sumie i tak będziemy w okolicy. Lobstera mam w skrzynce, więc będziemy mogli go dać. Tutaj Poppy, Evelyn, Sebastian, Krobus, Gas. Dobra, wiecie co? Na razie damy to, co mamy, damy wieśniakom, a potem będziemy decydować, co dalej. Ja na pewno wiem już i widzę to też, że będę musiał teraz mleko kozie oddać do robienia, bo niestety nie mamy... Wszystkie sery tej najlepszej jakości oczywiście posprzedawaliśmy, więc może być mały problem niestety. Dobra. Chodź tutaj, Mućka, chodź. Dzień dobry. Dobra, tutaj chyba już wszystko polajkowaliśmy. Dobra, jest ok. Dzień dobry, mój drugi zwierzyńcu. Aha, inventory full. Trzymajcie mnie, moi drodzy, trzymajcie mnie, trzymajcie. Ile mamy? 7 sekund, dobra. Dobra, wiecie co, ogarniemy sobie zwierzęta później, jeszcze tylko zerknę, co ewentualnie tu mamy. Także w pierwszej kolejności pójdźmy po mąkę, pójdźmy, dajmy prezenty tym osobom, którym możemy dać. Tylko kurde, wypadałoby iść do cygany. No ale dobra, ona jeszcze będzie, także spokojnie, jest dopiero 9:20. Także myślę, że jakiegoś, wiecie, takiego tragicznego czasu mieć nie będziemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, Pam, z tobą teraz sobie po prostu porozmawiam. Nie będę tobie chyba dzisiaj nic dawać. Widzę też, że obrodziło dosyć tutaj fajnie wszystko. Także nie jest źle. Dobra, czy jest Pierre? Jest Pierre, dzień dobry. Proszę bardzo, your favorite gift. Jeszcze standardowo porozmawiamy z nimi. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry. Tutaj na pewno wiem, że muszę kupić mąkę, to tego jestem pewny, tylko teraz tak, dajmy mu kalmary. I zrobimy tak. Dobra, może być. Okej, okay. Czy Abigail jest u siebie? Halo Abigail, dzień dobry. I dla ciebie to będzie oczywiście ametyst. 5/10, bardzo mnie to cieszy, nic nam niestety... A! Kurczę, była jakaś ta, przeklikałem, kurde, myślałem, że nie będzie czegoś, żeby z nią porozmawiać. Czy to jest Caroline? Tak, Caroline. Co Caroline lubiła? Summer Spangle, to na pewno mam, więc możemy jej dać. Proszę cię bardzo, 7/10, bardzo mnie to cieszy. O, dzień dobry. Proszę bardzo, przyjechałeś po swój prezent, cieszę się jeszcze bardziej. Nie muszę przynajmniej do was iść, chociaż i tak musimy iść do Alexa. Chyba, że Alex będzie na dworze. Halo, Alex. O, nie mogę. O, mamy scenkę z Evelyn. Tu. Famous cookies. Chyba dostaniemy recepturę. It's delicious.
To know you well and to give you a receipt. Just... No i bardzo dobrze. Mamy recepturę na ciasteczka. Fenomenalnie. Dobra, widzę, że... O, Alexa w ogóle nie ma w domu. Okej. Okay. To gdzie on się szlaja? Czekajcie. Evelyn, Abigail, Caroline, George, Harvey, Gus. Tu idzie Jody. Dla Jody to oczywiście nic niestety nie posiadam. Chyba, że posiadam. Nie, dla niej nie mamy. Czekajcie, dla Gasa też nic nie mam. Na pewno posiadam dla burmistrza. Papryczkę, tak, bo ty lubisz. Proszę bardzo, 6 na 10 i widzę... Słuchajcie, zapomniałem dać tej... buraka zapomniałem dać Evelyn, bo tak mnie ta scenka trochę wyprowadziła z równowagi. Standardowo łykniemy sobie kawę. Czy ja mam... Aha, Starfruity zostawiłem sobie w tym. Świetnie, brawo ja. Proszę cię bardzo. Gaps, this is absolutely marvelous. Marvelous! 5 na 10. Nice. Zastanawiam się tylko bardzo, 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 gdzie jest Sam Vincent, Holly, Emily, Penny, Louis. A, Alex jest na górze. No serio? A, to czekajcie. W pierwszej kolejności będzie Holly. Tu jest kto? Penny? Penny. Penny, Penny, Penny. Poppy. Poppy to mam jeszcze, dobra. 5 na 10. Nice. Dobra, Holly, widzę, że się tu ładnie pindrzy. 3 na 10. A oczywiście dajemy jej słonecznika. O, 3 na 10 chyba... A, dobra, czyli to się nic nie zmieniło. Czekajcie, bo tutaj jeszcze mamy Emily, Survival Burger, a Burger. Siedem na 10, bardzo mnie to cieszy, dobra. Jest też Vincent i Sam, ale dla samego to my, dla Sama to my nic nie mamy niestety, bo to tak nie pyknie totalnie w ogóle. Dla młodego będziemy mieli Grape'a, bo on lubi. Dobra, 3 na 10, ładnie. Teraz tak, jeszcze musimy ogarnąć Eliota. Eliot jest chyba u siebie. Tak, Eliot i Willy są u siebie, to oczywiście damy im po dyni. Słuchajcie, ja sobie też zdaję z tego sprawę, że czasem niestety niektórym wieśniakom mógłbym dawać coś tańszego. To jest akurat normalne i tak dalej, ale... szczerze, ja i tak tego nie sprzedam, to mi się tylko, wiecie, korci, leży niepotrzebnie, a myślę, że wieśniakom przyda się ciut bardziej. Dodatkowo też, wiecie, zdobywamy tą najwyższą możliwą wartość friendshipu za dostarczanie im przedmiotów, więc po prostu tak, tak róbmy. Pamiętam chyba, że grając to Emily, czy Holly, nie, Holly, Holly chyba dawałem jakieś te zwykłe, takie podstawowe rzeczy, non-stop, nie dawałem tych najlepszych, ale wiecie, ja bym bardzo chciał, żeby po prostu w momencie zdobycia Community Center, żebyśmy mieli naprawdę już wtedy malutko, malutko, malutko do zrobienia, dlatego robię to wszystko teraz, żeby po prostu, wiecie, potem nie było jakichś tych. Dobra, to jest Farmer's Lunch i potrzebuję jeszcze Goat Cheese. I dla czarodzieja nic nie mam, ale spokojnie, no wiecie, mamy dopiero, to jest dopiero pierwszy dzień rozdawania prezentów, także tutaj myślę, że wieśniaki się nie obrażą za to, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale zobaczymy. Dobrze, proszę cię bardzo, horseradish dla ciebie, krobusik, chociaż wiecie co, właściwie mogę kupić Solar Essence, nie będziemy musieli wracać, a przynajmniej już mu damy prezencik, także... Nie jest źle. Dobra, standardowo łyk kawy i myślę, że troszeczkę oszukam, mianowicie, bo w sumie w mieście i tak nic nie mamy, przejdziemy sobie dołem. Myślę, że to nam chyba troszeczkę drogę ukróci. Przy okazji też sprawdzę, czy może jakaś żywica się nam tutaj gdzieś nie zrobiła. A, ewidentnie nie. No niestety, z drzewami jest naprawdę lipa, jeżeli chodzi, słuchajcie, o zimę. Tak, wiem. Wiem, moi drodzy, że zostawiam sporo rzeczy, ale naprawdę, wiecie co? Przyznam się szczerze, że mamy już tego na tyle... O, 9 na 10, fajnie. Przyznam się szczerze, że mamy już tego tak tyle dużo, że... moim zdaniem się nie opłaca tak wszystkiego zbierać. No nie wiem, może jestem dziwny, bo to jednak, wiecie, są jakieś tam pieniążki i wszystko, ale no, powiedzmy, że...
Mamy, bo w razie czego pamiętajcie, że mamy gigantyczne zapasy, więc spoko, easy. Dobra, zważywszy też, że jest niedziela, zaraz ogarniemy sobie cyganeczkę. Jazz, dzień dobry, to dla ciebie dzisiaj nic nie mam niestety. Goat milk, bug meat, slime, tulip. Aha, no i widzicie, znowu nie ma dla mnie nic. Nic z tego, co potrzebuję niestety. A nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby mi na przykład dała tą króliczą łapkę. Tylko, że ja nie wiem w sumie, czy ona nawet ma szansę, żeby się tam pojawić, czy coś w ten deseń. Dzień dobry, 5 na 10. 5 na 10, nice. Dobra, to teraz tak. Część wieśniaków już zrobiliśmy, więc jest dobrze. Zostało nam jeszcze paru, ale to myślę, że tak. Wpierw wrócimy do domu, ogarniemy jeszcze dokładnie zwierzęta, których zapomniałem. Wrzucę jeszcze na pewno rzeczy do przerabiania na nasiona, żebyśmy jak wrócili, żeby wiecie, jak wrócimy wieczorem na farmę, żeby wszystko się ładnie zrobiło. Kawa. No dobra, dzień dobry zwierzaki. Tak, już wam daję żarcie, bo wiem, że wy jesteście cholernie głodne wiecznie. A ja tylko wydaję pieniędzorę. Tu jeszcze jakieś jest? Nie. Okej, dobra, chyba wszystkie zwierzaki polajkowane. To mi się przynajmniej wydaje. Dobra, nie. O, Boże, kurczak. Kaczka. Dobra, jest okej. Okay. No i standardowo pójdziemy jeszcze to mleko od. A nie, dzisiaj nie było skłozów mleka. Jestem też ciekaw, ile sweet gambery nam się. O, tak! 3 nasiona. Pięknie. Fenomenalnie, dobrze, bardzo mnie to cieszy, będziemy mieli jak i wiecie, w przypadku tego to trzeba mieć naprawdę jak najwięcej, a więc dobrze, że tutaj to wszystko ładnie rośnie i tu myślę, że wrzucimy rare seedsa. Wiecie co, właściwie to i tak zasiejemy tutaj, a Jezus, tu sprinkler, halo, wiecie co, i tak tutaj w sumie zasiejemy, no co ja robię, halo Wojciech, what the fuck. Tu, dobra. Dobrze. I cyk, pięknie, dobra. Także to mamy mniej więcej zrobione. I teraz tak, wracamy szybko do domu. Tu miałem jeszcze chyba mleko zostawić. Owszem, i jajka też zostawię, niech nam się przerabiają ładnie. Spoko jest. Dobrze, słuchajcie, tutaj jeszcze my i tak oczywiście wrócimy, bo musimy jeszcze ogarnąć z 5.40. Nie wiem, czy się ze wszystkim wyrobię. Kurde, jakoś tak dzisiaj szybko czas leci. Moment. Tutaj do lodówki mąkę. Dobra. I teraz tak, dla Jody. Co my tam jeszcze mamy? Tu mamy zaliczone. Jody, no to oczywiście pancake'i to już są zrobione. Dla Shayna mam paprykę. Dla Linusa mam kokosa. Dla Pam... to jej myślę, że damy po prostu pasternak, tak będzie chyba najlepiej. Kto jest dalej? Pan Demetrius, no to wiadomo, lód albo truskawka, to mamy loda, tu mamy goat cheese, tu mamy, albo wiecie co zrobimy? Zrobimy tak, zważywszy, że mamy peach, to wymienimy to dla Robin. Dla Sebastiana też mam sashimi, dla Gasa Esgarot, no tutaj nie zrobimy tego. Plum pudding, tego nie mam na pewno w recepturach. To ja już to nawet widzę. Nie ma. Niestety, ale nie ma, także plum pudding nie damy. Sebastian, Gas, Jazz. Clint. No Clintowi tak na dobrą sprawę można byłoby zanieść jakiś topaz albo jade. Dla Maru mam truskawkę. Dla Sama jest pizza, dla Alexa mamy Sandy. Dobra, wiecie co? To w sumie nie jest aż tak źle. Wydawało mi się, że będzie trochę gorzej, jeżeli chodzi o wieśniaków. Ale wiecie, tą większość taką najważniejszą, no może nie tyle co najważniejszą, bo to trochę tak nie bardzo, ale... Tych takich, powiedzmy, że ważniejszych, to mamy. Dobra, idziemy do minesów. Teraz jak wy jesteście tu ułożeni? Aha, Linus jest tutaj, Demetrius, Sebastian, Robin jest tutaj. Dobra, pięknie się ułożyliście w czwórkę. Później jeszcze będziemy musieli wrócić do miasta.
5 na 10, 5 na 10. Pięknie. Dobra, panowie, jak są tutaj? O, scenka z Sebastianem. Give me some fish, give me some fish. Stay put, his buzzer should leave. Stay put. Dobra, musiał skończyć to, na czym pracuje. Ask him if he's working and complete the decor in his room. Zapytajmy się, nad czym pracuje. Freelancer jako programer. Doesn't need a message from Sam, I guess he wants to hang out. Feel like going out today. Oho. Dałem ci przed chwilą brzoskwinię, zjadłaś ją? She was looking for you. O, Abigail. Czyli oni chyba będą razem, jeżeli my się nie ogarniemy z... Z tego, co się orientuję, to oni chyba będą... Chociaż nie wiem, szczerze, wiecie co? Powiem wam tak. Szczerze powiedziawszy, ja nie pamiętam, jak to było. Czy oni się jakoś ogarniają, czy się nie ogarniają? Chyba się nie wiążą jako tako później. Ask him why he doesn't want to see his friends. I like having friends, I just need a lot of time alone to be alone. To balans, no właśnie. Computer so much there in genius, selfish. No, w sumie. Troszkę racji w tym jest. No dobra. Kończ twój moduł, ale ja ci zaraz przyniosę sashimi, żebyś nam z głodu przed komputerem nie umarła. O, czekajcie, czekajcie, bo tutaj widzę, kolega wychodzi. Proszę ciebie bardzo. Pięknie. Dobra, teraz jeszcze tak lodzik dla Demetriusa. A ja nie wziąłem kokosa dla... brawo, Wojciech. Dobra, 6 na 10. Dopomniałem sobie wziąć kokosa dla Linusa. No to w sumie dobrze, że do niego nie polazłem, bo mnie trochę zdziwił. Ale nie, zaraz. Przecież mamy Dish of Sea. On jest tam jeszcze na górze? Nie, już jest u siebie. Dobra, 6 na 10. Nie jest źle, tylko że wiecie co? Czasowo wychodzi nam trochę słabo i chyba nie zdążymy dać wszystkim. Gdzie jest Maru? Maru idzie do domu, więc dla Maru na pewno zrobimy to tak. Dobra, Pam to na pewno zgarniemy po drodze, więc to nie będzie problemu. Jeszcze tylko się upewnię, czy Maru... Tak, Maru ewidentnie truskawka. Dwa na 10. Kurde, wiecie co, to tak wolno rośnie. Tak na dobrą... O kurde, zapomniałem Robin... A dobra, trudno. Czekajcie, ja muszę... Najbardziej mi chyba zależy na Aleksie, żeby zdążyć. O, scenka z tym... z George'em. Thanks, young man. Słuchajcie, on stracił nogi w wypadku... w momencie, kiedy dynamit upadł mu na nogę i wybuchł, tak? Coś takiego, pracował w kopalni. Także 30 lat temu się taka rzecz wydarzyła.
Tam nieprawda, że się nie opiekują mi w ogóle. Dobrze, jest nasz Aleksik. Dzień dobry, proszę ciebie bardzo. No, widzisz, ziomy. O, i proszę, od razu nam podskoczyło 2 na 10. Pięknie. Dobra, teraz tak, jeszcze ogarnijmy, co ja mam tutaj. Mam pancake'i, nie wszystko, ja już wiem na pewno, że nie wszystko rozdam, to tego jestem pewny. Jody na pewno już nie dam, Shane'owi na pewno będę w stanie dać jeszcze paprykę, bo on powinien być... Czekajcie, może tak, pam. A gdzie jest? Abigail jest tutaj. Ej, a gdzie jest? Słuchajcie, wiecie co? Zniknął mi Alex. Boże, nie Alex, Shane. Gdzie on jest, przepraszam bardzo? Pier Caroline. Gus, Emily, Leah, Harry. Pam, Willie, Marnie, Clint. Wiecie co? Nie ma Shane'a. O kurde. To przyznam wam się szczerze i bez bicia, że nie wiem czemu go nie ma nigdzie na mapie. Nie widziałem go przynajmniej. Nie zastanawiam się, dla kogo jeszcze miałem tą dynię mieć. Czy będę mógł jeszcze do was wejść? Chyba już niestety nie. No właśnie. Co? Moment, moment, moment. Aha, do 8. Ale wiecie co? Że go tu nigdzie nie ma? To jest dziwne. To jest, powiem wam szczerze, że dziwne, bo wydawało mi się, że będzie w domu, ale jaja. No trudno, damy mu winny dzień. Just Clint, Sam, Sandy, Dwarf. No nie, to ta dynia już mi jest niepotrzebna. Dobra, wiecie co? Wrócimy w takim razie na farmę. Wrócimy na farmę i ogarniemy te starfruty jeszcze, bo musimy je oczywiście zasadzić, żeby nie było. Jestem też tylko ciekaw, ile mi się tu nasion ogarnęło, ale chyba było 19, sporo. Dobra, posieję to tutaj, gdzie mogę. No i tak myślałem, że mi się ogarną. Dobra, wiecie co, na razie tych starfrutów nie będziemy przerabiać, niech się nam przerobią jeszcze te jedne i będzie, myślę, że całkiem okej. Mam też nadzieję, że nam Pasternaka i tego wszystkiego wystarczy, kurczę, do wiosny, bo to tak szczerze powiedziawszy się dosyć szybko wszystko kurczy. To zostawiamy tutaj, to jest też jako owoc, to jest jako kwiat, to jest jeszcze jako warzywo. I to do kawy. No dobra, moi drodzy, także dzisiaj też dzionek całkiem spoko. Szkoda tylko, że zapomniałem o Robinie i tym Hardwoodzie. No ale dobra, to ogarniemy innym razem. Także słuchajcie, ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku będziemy robić chyba to samo, ale spróbujemy, może będziemy już mieli kill off dostępny. To udamy się do Clinta i zobaczymy. Mamy też jakieś listy, to pewnie coś od mieszkańców. Więc cóż, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to wiecie, co robić. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie też jakiś komentarz. No i co? My słyszymy się w następnym odcinku już jutro, takim także w ostatnim odcinku przed weekendem. Także cóż, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i pa pa! O, ile tu rzeczorów.